Proszę pozwolić, że zajmę troszkę więcej czasu, ponieważ bardzo dużo pytań padło dotyczących tego, dlaczego ta zmiana jest przeprowadzana i chciałabym przedstawić kilka dowodów na to, jak ważny jest interes publiczny w tym, aby dokonać zmiany w obecnym funkcjonowaniu mediów publicznych, zwłaszcza Telewizji Polskiej. Otóż zastanawiamy się, proszę Państwa, dlaczego w wyborach uczestniczy w Polsce tak mało obywateli. To jest zmartwienie nas wszystkich. Dlaczego brak u nas narodowego instynktu samozachowawczego? Dlaczego tak niska jest samoocena Polaków? Dlaczego ciągle sięga się do tego, co o nas myślą w Berlinie, Londynie czy Paryżu? Otóż jestem pewna, że jedną z ważnych przyczyn, dlaczego tak jest, jest to, że jesteśmy społeczeństwem, jesteśmy narodem bardzo źle poinformowanym. Zajęłam się, proszę Państwa, jakiś czas temu miesięczną, codzienną, minuta po minucie, słowo po słowie, obraz po obrazie, analizą kolejnych wydań wiadomości o godzinie 19:30. I bardzo łatwo było postawić diagnozę, dlaczego tak jest, jak następnie wspomniałam. W raporcie, który potem sporządziłam i który został przedstawiony Radzie Programowej Telewizji Polskiej, wyszło, co następuje. Otóż Wiadomości Telewizji Polskiej w ciągu tego całego miesiąca zastanawiały się nad tym, jak jest, co nas łączy jako naród. Otóż Gérard Depardieu obywatelem Rosji 3 razy, Rajd Dakar 2 razy, sukces piosenki Ona tańczy dla mnie, wyprzedaże w Anglii, kot przemytnik z Brazylii, ludzie maskotki na ulicach miast, gadżety na targach w Las Vegas, pamiątki z inauguracji Baracka Obamy, wizerunek konduktorów Intercity, sympatyczne, a jakże lemingi, ekstremalne sporty zimowe, kontuzje w sporcie, materiał o płatkach śniegu, rapująca babcia w internecie, wiara w potwora spaghetti i telewizja na dworcu centralnym. Oto spis przykładowych tematów z jednego miesiąca, które pojawiły się w wiadomościach TVP o 19:30. A wszystkich materiałów rozrywkowych w tym miesiącu było 33. Cechą sztandarowego programu informacyjnego telewizji publicznej był przez wiele lat nieznośny nadmiar treści rozrywkowych. Charakterystyczne jest to, że w świadomości widzów utrwalał się obraz świata, w którym zabawa i lekkie traktowanie rzeczywistości zarówno politycznej, jak i ekonomicznej i społecznej zajmuje miejsce powagi i głębszego znaczenia. W całym miesiącu, tym to był styczeń jednego sprzed 2 lat, w całym miesiącu pojawiła się jedna informacja o polskiej kulturze. Dotyczyło to stulecia Teatru Polskiego w Warszawie. Nie było wiadomości o muzyce poważnej, książkach ani plastyce. Nic dziwnego, że modelowany obywatel odzwyczaił się od traktowania kultury jako przedmiotu swej aspiracji, przestał widzieć w niej wspólne z innymi rodakami dziedzictwo. Konsekwencją stał się brak życia kulturalnego łączącego naród, a także utrata więzi z kulturalnym światem. Wyraźny był także niedobór informacji o osiągnięciach polskiej nauki. Na ten temat widzowie otrzymali tylko 2 krótkie komunikaty w miesiącu o polskich satelitach i udziale w badaniach mózgu. Redakcja Wiadomości TVP miała chyba świadomość, że trzeba jednak szukać tego, co Polaków łączy, poza sportem, którego również było dużo w wiadomościach, oprócz wiadomości sportowych, ponieważ co jakiś czas były próby włączenia treści historycznych do codziennego przekazu i takich treści w całym miesiącu było około 10, w tym czasie, kiedy mamy bardzo wiele, mieliśmy również rocznicę powstania styczniowego. W modelu społecznym stanowiącym ideę wiadomości to nie tylko sport i rozrywka mają być tymi elementami łączącymi, ale również pewne treści społeczne. Styczeń to co roku miesiąc szczególnej obecności Jerzego Owsiaka na ekranie. Jak pamiętam, był w tego czasu pewien wizerunkowy kłopot, ponieważ bohater przed zbiórką na leczenie seniorów wypowiedział się z aprobatą o eutanazji, ale wiadomości zgrabnie przeszły nad tym do porządku dziennego. Stwierdziły mianowicie pewnego pięknego dnia, że Jerzy Owsiak wycofał się jednak ze stwierdzeń o eutanazji, a więc bez przeszkód może zacząć zbieranie pieniędzy. Zbiórka pieniędzy przez Fundację Jerzego Owsiaka prezentowała była 6-krotnie w bardzo obszernych materiałach
materiałach. Natomiast w krótkiej migawce, trwającej 1 minutę, zaprezentowany został cały dorobek Caritas z podaniem osiągnięć w zbiórce pieniędzy podczas jednej akcji Dzielę Pomocy Miesiąc dzieciom, które zebrano 19 milionów. Pominięto informację, że roczna zbiórka rzeczowa i finansowa na Caritas wynosi 500 milionów złotych. Przy 40-50 milionach zbieranych przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Bardzo mało było informacji o stowarzyszaniu się obywateli. Jeden materiał dotyczył organizowania się ludzi w mediach społecznościowych, jeden dotyczył smogu w Krakowie, a dwie historie mówiły o pozytywnej działalności osób bezdomnych. Problemów drobnej działalności gospodarczej oraz przykładu sukcesów polskich przedsiębiorców zabrakło. Tematyka społeczna to łącznie 70 tematów poruszanych w ciągu miesiąca w wiadomościach. Co znamienne, informacje o chorych dzieciach, o biedzie przedstawiane były bez próby analizy przyczyn leżących w błędnej polityce w ochronie zdrowia i opiece społecznej. Z ekranu płynie wciąż przesłanie. Jest źle i tak być musi, ponieważ możemy co najwyżej zrzucić się na pomoc potrzebującemu, który miał to szczęście i trafił do telewizji. Przez cały styczeń brakło informacji o bezrobociu, biedzie na wsi, w małych miasteczkach, o wzroście kosztów życia. Problemy z komunikacji zbiorowej są w wiadomościach praktycznie nieobecne, podczas gdy istotnym życiowym problemem Polaków jest likwidacja linii kolejowych i brak połączeń autobusowych. Charakterystyczna była nieobecność problemów ochrony przyrody i zanieczyszczenia środowiska, jakości wody, żywności, poza krótką jedną wzmianką o smogu. Nieobecna była tematyka katastrofy demograficznej w Polsce, emigracji lub braku mieszkań dla osób niezamożnych. Znamienne jest, że w informacji poświęconej problematyce wyludnienia się niektórych miast, wiadomości pominęły przyczynę tego wyludnienia, jaką jest brak pracy. Za dziejową konieczność uznano wprowadzenie euro i likwidację związków zawodowych. Tematykę ekonomiczną zaprezentowano 32 razy w miesiącu i w trakcie tych prezentacji tej tematyki charakterystyczne było brak analizy przyczyn podawanych informacji o złej sytuacji ekonomicznej. W omawianym okresie supermenem obecnym w tej głównej audycji informacyjnej Telewizji Polskiej był sędzia Tuleja. Mianowicie poświęcono mu sekwencję aż 9 materiałów. Na tym przykładzie możemy doskonale zaobserwować metodę tak zwanego odwracania wektorów. Sprawcę zaprezentowano jako ofiarę, a dobro zamieniono miejscami ze złem. Łapówkarstwo zostało uznane za coś naturalnego, a działalność CBA i prokuratury porównane ze stalinizmem. I znów interesująca zbieżność z linią propagandową Platformy Obywatelskiej. Straszenie powrotem IV Rzeczpospolitej. Otrzymaliśmy rozpisany na wiele dni akt oskarżenia. Przepraszam, pani poseł, czy ja mogę po panią poprosić? Bo pani przedstawia bardzo ciekawy raport mówiący o programie, a posłowie liczyli, że odpowie pani na pytania, które w części pyta były skierowane. Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszałek, ja traktuję moją wypowiedź na odpowiedź na te wszystkie pytania, których było bardzo wiele, które dotyczyły tego, że dobra telewizja publiczna zastępowana jest przez telewizję złą. Otóż chcę w ten sposób udowodnić, że nie może być gorszej telewizji publicznej niż ta, która do tej pory funkcjonowała. Wracam do sprawy sędziego Tulei. Całkowicie zakryty został problem korupcji w ochronie zdrowia. Proporcje w przedstawianej argumentacji świadczyły, po czyjej stronie stoi redakcja. 17 stycznia zacytowano 5 wypowiedzi w obronie sędziego. Padły słowa: najsłynniejszy sędzia, pierwsza próba zastraszenia sędziego, obrzydliwe lustrowanie członków rodziny, dzielenie Polaków, jak się kończy rozum, rodzą się upiory. Koniec cytatów. Tylko jedna wypowiedź wobec sędziego była krytyczna. Była to wypowiedź redaktora Cezarego Gmyza, a materiał zatytułowano, a jakże, szacunek dla Temidy.
W komentarzu odredakcyjnym przy tej okazji o rządach PiS mówi się jako, cytuję, mrocznej rzeczywistości tamtych czasów. Widz słyszy, że, cytuję, lista grzechów CBA jest długa i dowiaduje się, że to, cytuję, pierwsza taka krytyka czwartej RP ze strony sędziego, że sędzia ma poparcie przełożonych i że o sprawie CBA na pewno jeszcze usłyszymy. W styczniu mieliśmy też aferę z premiami dla marszałków i Polacy zostali zbulwersowani wiadomością, że transseksualna Anna Grodzka kandyduje do prezydium Sejmu. Redakcja Wiadomości powitała ten fakt komentarzem, cytuję, wybór Anny Grodzkiej byłby światopoglądowym krokiem milowym, koniec cytatu. W tym czasie pojawiły się w Sejmie projekty ustaw o związkach partnerskich, których prezentacja połączona została w wiadomościach z propagandą homoseksualną. Otrzymaliśmy sentymentalny obraz pary gejów z pieszczotliwie splecionymi dłońmi i dowiedzieliśmy się, że na całym świecie, łącznie z konserwatywną Wielką Brytanią, legalizuje się związki osób tej samej płci. A w dalszej kolejności panią poseł jednak na odpowiedź na pytania. Wiadomości TVP przemilczały. Nie, to nie jest odpowiedź na pytania. Bardzo proszę do rzeczy, pani poseł, odpowiedź na pytania posłów. Pani marszałek, jako przedstawiciel wnioskodawców mam prawo... Tak, odpowiadać na pytania i odnosić się do ustawy, którą pani zaprezentowała. Więc proszę na temat ustawy i odnieść się do pytań. Bardzo proszę, pani poseł. Cały czas odpowiadam na pytania. To nie jest odpowiedź na pytania. Otrzymaliśmy sentymentalny obrazek pary gejów z pieszczotliwie splecionymi dłońmi i dowiedzieliśmy się, że na całym świecie, łącznie z konserwatywną Wielką Brytanią, legalizuje się związki osób tej samej płci, a w dalszej kolejności pozwala na adopcję dzieci. Wiadomości TVP przemilczały kilkusettysięczną manifestację w obronie tradycyjnej rodziny i małżeństwa w Paryżu, a pokazały manifestację homoseksualistów i poinformowały o pozytywnej dla nich decyzji Parlamentu Francuskiego. Rzeczowe argumenty poseł Krystyny Pawłowicz przeciw prawnym przywilejom dla związków homoseksualnych nie zostały przytoczone, a ona sama przedstawiona w kabaretowej formie przez autora prześmiewczych felietonów. Po głosowaniu w Sejmie dowiedzieliśmy się o negatywnych, a jakże reakcjach prasy zachodniej, Polska nadal na wschodzie, tak to zostało zatytułowane, na zacofanie światopoglądowe naszego kraju. Problem jest bardzo istotny ze względu na przyszłość instytucji małżeństwa, a został sprowadzony do konfliktu w łonie partii rządzącej. Po głosowaniu nie przedstawiono nam żadnej osoby, ani przedstawiciela Kościoła, ani jakiejkolwiek organizacji, ani zwykłego nawet obywatela zadowolonego z decyzji posłów. Pani poseł, bardzo proszę jeszcze raz na podstawie artykułu 175 ustęp 2 regulaminu Sejmu, bardzo proszę, żeby odpowiedziała pani na pytania posłów, które było bardzo dużo i odniosła się do ustawy, którą pani reprezentowała, do zapisów ustawy mówiącej o powoływaniu nowych członków zarządu telewizji. Bardzo panią proszę, przywołuję do rzeczy. Po raz pierwszy. Dziękuję bardzo pani marszałek. Kontynuuję odpowiedź na pytania. W styczniu tego roku Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Sejmie 15 konferencji prasowych, z których żadna nie stała się tematem zaprezentowanym w wiadomościach, a tylko niektóre wplecione zostały w kilkusekundowych migawkach na marginesie innych opisywanych spraw. Tematy żywności genetycznie modyfikowanej, matek pierwszego kwartału, mieszkań, konkursu na multiplex cyfrowy, projektu ograniczenia nabywania ziemi rolnej przez obcokrajowców wywołane przez Prawo i Sprawiedliwość nie pojawiły się albo w ogóle... Pani poseł, bardzo panią przepraszam. Po raz drugi przywołuję pani do rzeczy. Odbieram pani głos i ogłaszam przerwę do godziny 16. Mamy w ten sposób wolność słowa, proszę państwa, w Sejmie.